Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Prowadzimy studia w systemie trójstopniowym: studia pierwszego stopnia inżynierskie oraz licencjackie, drugiego stopnia magisterskie oraz interdyscyplinarną szkołę doktorską. Mamy też bogatą ofertę studiów podyplomowych. Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach naukowych oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach. Kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy Ulicy Wiejskiej. Tu zlokalizowane są wydziały Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczne, Informatyki oraz Mechaniczne, a także Akademickie Centrum Sportu. Domy studenta oraz centrum nowoczesnego kształcenia. Przy ulicy Oskara Sosnowskiego swoją siedzibę ma wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białym Stokiem Kleosinie znajduje się wydział inżynierii zarządzania. W położonej w sercu puszczy Białowieskiej Hajnówce uczelnia prowadzi centrum naukowo-badawcze Instytutu Nauk Leśnych. Poza studiowaniem oferujemy wiele możliwości angażowania się w życie uczelni oraz stwarzamy niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju. Mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów. W Politechnice Białostockiej prężnie działają organizacje studenckie. 14 sekcji sportowych i blisko 60 studenckich kół naukowych. Politechnika Białostocka modernizuje swoje obiekty i ich otoczenie, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekty dydaktyczne i domy studenta są wyposażone w windy. Wszystkie wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi we wzmacniacze pętli indukcyjnej. Dziekanaty są wyposażone w stanowiskowe wzmacniacze pętli indukcyjnej. Uczelnia zapewnia dostęp online do tłumacza polskiego języka migowego Migam.org, wspomagającego obsługę w dziekanatach i sekretariatach. Dostęp do usługi jest możliwy od poniedziałku do soboty, od 8 do 20. W czytelni Biblioteki Głównej oraz w czytelniach Bibliotek Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania utworzono specjalne stanowiska dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Doktoranci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają wyższe stypendium doktoranckie. Pomocą dla osób z niepełnosprawnościami zajmują się Pełnomocnik Rektora oraz Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Na wydziałach i w wybranych jednostkach działają opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności, np. dostosować formę egzaminów, wypożyczyć sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, uzyskać dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, księgozbioru cyfrowego przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Członkowie społeczności akademickiej mogą uzyskać darmową pomoc: doradcy zawodowego, konsultanta procesu studiowania, psychologa.